kiedy podążał już za mną sukces, nie tylko w myśli, ale też ten materialny. Czy można powiedzieć, że najpierw myśl się zaczęła, później sukces materialny zaczął to gonić? Także tak z reguły wygląda plansza ze mną w projekcie Forex jest Trader, gdzie prowadzę szkolenia z rozwoju finansowego, czyli jak zarabiać na giełdach finansowych w różnych projektach bardziej typowo skupionych na finansach. Zdjęcie utworzone kilka dni, kilka tygodni temu, w ostatnich dniach, tygodniach z wycieczki. I zdjęcie prowadzące do tego szkolenia, do rozwoju technologiczno-duchowego, wygląda w ten sposób. Aktualnie przybywam w Meksyku, będę sporo o tym mówił, będę mówił o świecie, będę mówił o Polsce, będę mówił o Meksyku, będę mówił o przebudzeniu, będę mówił o oświeceniu i jak to ma się do celów finansowych, do sukcesu, do pieniędzy. Wielokrotnie być może spotykaliście się w przeszłości z różnymi rozwiniętymi ludźmi, z jakimiś hindusami, joginami w płaszczach, w sutannach, słuchajcie, w kimonach, z turbodzień. Także, znowu trochę się zagapolowaliśmy. Inspiracja. Jak żyć w inspiracja? W inspiracji. Inspiration po angielsku. Inspirit po angielsku to jest inspiracja i to oznacza w duchu. In spirit. W duchu po angielsku, czyli inspiracja oznacza przebywanie w duchu, słuchajcie. Dlatego jak mam inspirację, to w ciągu miesiąca robię więcej niż przez cały rok, słuchajcie. Otwieram nowy projekt, nową stronę internetową, zarabiam więcej pieniędzy przez ostatnie 3 miesiące niż przez ostatnie 3 miesiące, tak? Bo po prostu mam tydzień albo miesiąc w inspiracji. To wtedy, słuchajcie, myślicie, jak Mozart napisał jakąś tam symfonię, albo inny jakiś głuchy czy przygłuchy kompozytor, który nawet nie był przy pianinie, jak napisał, stworzył ją w 15-30 minut. Jak myślicie, czy on napisał swoim ego, umysłem tą historię symfonii, tak? Czy to popłynęło skądś inąd, tak? Z jakiejś inspiracji, z jakiegoś wyższego źródła, tak? Koleś, który nie słyszał i nie był przy pianinie nawet w danym momencie, tak? To jest, słuchajcie, połączenie z kreatorem, to jest inspiracja, to prowadzi dalej do rozwoju parapsychicznego, do różnych zdolności ponadnaturalnych, o których będę mówił, w jaki sposób ja rozwijam te zdolności na co dzień, w jaki sposób one działają. Wyższy guru, bardzo rozwinięci ludzie w wielkim spokoju, w wielkim sukcesie finansowym. Nic im nie brakuje, tak? Ludzie sami przychodzą do nich na szkolenie. Także Sadhguru przykładowo, ten człowiek jest założycielem fundacji wielkiej, budują ashramy, wspiera tysiące czy miliony ludzi w Indiach, tak? Miliony ludzi wspierają jego. Słuchajcie, to jest pełny dostatek i to jest mistrzostwo, tak? Koleś wygląda klasycznie, tak? Ale to nie znaczy, znowu powtarzam, że każdy oświecony musi wyglądać w ten sposób. Natomiast Jarosław, Michał, ile zarabiasz na Forexie? Mogę powiedzieć, że wielokrotność średniej krajowej to są moje przeciętne miesięczne zarobki, tak? Także z reguły nie wydaję tyle pieniędzy, ile zarabiam, ale też to jest to bardzo ważna reguła z mojego życia. Nauczyłem się od jednego z kolegów w banku. Słuchajcie, jak ten koleś zarabiał 3000 zł, to 1,5 zawsze odkładał. Także jak teraz zarabia 10-20 tysięcy złotych, podejrzewam, że 15 co miesiąc odkłada. Możecie policzyć sobie, ile odkłada w przeciągu roku, a jak ja wyjechałem z Polski w 2012 roku, pracowaliśmy już 2-3 lata wtedy w bankach i tak dalej, to 8-10 lat teraz pracuję w banku, w instytucji finansowej i jest jednym z top sellerów. Zawsze. A jego wydatki rosną. Rosną jakoś tam w życiu, wiadomo, na pewno, ale jestem pewien, że 60-70% swojej pensji odkłada i ja często tak samo, tak? Czyli nieważne, ile jesteś w stanie zarobić, ale ile jesteś w stanie odkładać. Natomiast odnośnie zarobków, Jarosław, tak, 5, 10, 20 tysięcy, bardziej w kierunku 10, 20 i więcej tysięcy złotych miesięcznie, tak? Także inwestuję, wydaję te pieniądze, nic z nimi nie robię, tak? Dzielę się czasami jakimiś niedużymi kwotami, ale regularnie w różnych kierunkach, tak? Od przyjaciół poprzez czasami jakiejś drobnej pomocy w rodzinie, czy komukolwiek na ulicy, kto potrzebuje, tak? Ubranie, czy coś do jedzenia. Także to są, słuchajcie, takie praktyczne aspekty życia. Natomiast chciałem Wam również powiedzieć na dzień dobry, jest to już początek technicznego szkolenia, tak? Jaka jest różnica pomiędzy 2000, jak zarabiasz, a 20 tysięcy złotych? Jaka jest różnica pomiędzy skokiem z 2000, a na 20 tysięcy? Bo ja ten skok wykonałem, także mogę Wam powiedzieć praktycznie, jak wygląda różnica w skoku. Nieważne, czy jest to 6, czy 60, czy 2,20. Ja 2,20, czy 3,30 to jest takie moje skoki, tak?
Także po prostu pokazuję je jako praktyczny przykład. Także ja pragnę dla Was, żebyście mieli tą intencję zmiany, motywacji, rozwiązania tych problemów. Słuchajcie, wszystko jest na tacy. To, co Wy przerabiacie w życiu, myślicie, że jesteście pierwszymi ludźmi na świecie, którzy mają tego typu aspiracje, czy problemy, czy jeszcze coś innego. Mariusz, jaką stosuję medytację? Prostą. Różne proste medytacje stosuję, ale o tym będzie troszeczkę później. Kiedy ustawiasz poprzeczkę? Za każdym razem, jak się rozwinę trochę, to ustawiam nową poprzeczkę, tak? Czyli za każdym rozwój nie ma końca. Nawet Budda mówił, że za każdym razem, jak osiągał większe oświecenie, to kolejny pokój się po prostu otwiera, większy pokój zrozumienia. I tak samo jest ze mną. Nic innego się tutaj nie dzieje. Także słuchajcie, to jest zwykły rozwój zwykłych ludzi. Budda, Krishna, Jezus. Będę nawiązywał czasami do jakiejś historii z religii, z przeszłości, ale to nie dlatego, żeby nawiązywać religijnie czy historycznie, tylko na przykładzie tego, co się dzieje w moim życiu bardziej. Także ja zdjęcia. Profiter pisze o ja zdjęcia. Okej, okay, przed. W wieku 25-28 lat. Tu jestem po przebudzeniu, ale bardzo niedługo po przebudzeniu. Przebudzenie, słuchajcie, jak moja historia się toczyła, to będziecie dzięki temu mogli zrozumieć, kim jestem, tak? I skąd się to wszystko wzięło. Jestem zwykłym chłopakiem, który wychował się w Szczecinie, tak? Większość część życia spędziłem w swoim umyśle, w cierpieniu i niezadowoleniu. Mimo tego, że miałem wszystko, miałem pięknych ludzi w liceum, fajnych rodziców, przyjaciół kilku zawsze na podwórku czy w domu i tak dalej. Miałem wszystko to, co wy, czasami nawet więcej. Rzadko byłem tak naprawdę szczęśliwy z tym wszystkim, tak? Czyli zwykła historia przeciętnego człowieka. W wieku 25 lat, po różnych podróżach do Stanów Zjednoczonych zacząłem handlować na giełdzie i pracę w banku rozpocząłem. Czyli mój sukces finansowy, bardzo głębokie pragnienie sukcesu ego finansowego, czyli milionów w szybkim tempie, doprowadził mnie do szybkiego wykolejenia się, utraty zdrowia. I to jest ten moment tutaj na zdjęcie, gdzie 2 lata przechodziłem rehabilitację swojego kręgosłupa i miałem szybko, dużo czasu miałem do tego, żeby szybko się przebudzić, żeby przemyśleć swoje życie, co jest istotne. Także wtedy pierwszy raz siadałem do medytacji. To jest zdjęcie z tych okresów, to jest jakiś rok po przebudzeniu, kiedy jeszcze dużo nosiłem w sobie krzywdy, przeszłości genetycznej, tak? I w swojej aurze wiele problemów, myślokształtów. Jeżeli ktoś nie wierzy w aury i inne kwestie, które za chwilę pokażę, jak działają w praktyce, to nawiązuje do świadomych, podświadomych procesów, czyli tego, co widzisz w umyśle, co widzisz, więc jest niezaprzeczalne, tak? Także to jest zdjęcie z przeszłości. Zdjęcie z przeszłości, wycieczka gdzieś tam w Niemczech, też rok po przebudzeniu, ale jeszcze z dużym bagażem negatywnych doświadczeń w głowie, tak? Sebastian, jeśli mam świadomość tego wszystkiego, o czym mówisz, to jestem przebudzony. To zależy, czasami tak, czasami nie. Także wysłuchać i mieć tego świadomość, to nie jest to samo, co być przebudzonym, czy być oświeconym. Bo ja też czasami zadaję sobie tego typu pytanie, czy jestem już oświecony, czytaj, czy jestem już na najwyższym poziomie, czy jeszcze jest coś dalej, tak? Także to są naturalne pytania. Piotr, ja po wypadku się przebudziłem, także to był mój wypadek, to było moje przebudzenie. Jestem jednym z najbardziej logicznych ludzi, jakich spotykam na tej planecie. Także mówię o tym, ponieważ będę pokazywał bardzo nielogiczne kwestie za chwilę, tak? Bardzo nielogiczne kwestie, które słyszeliście może w mitach, filmach i różnych kwestiach, które nie podlegają ego kontroli, tak? Będę pokazywał tego typu rzeczy dzisiaj. Wycieczka do Tajlandii, jak pracowałem w banku, tak? No typowy polski po prostu koleś na wycieczce, tak? Pijący whisky z Coca-Colą i próbujący szukać jakiejś uciechy, rozrywki w życiu, tak? Jakiejś satysfakcji, której nigdzie nie ma, tak? Dla takiego kolesia, który żyje takimi wartościami. W banku praca była bardzo fajna, tak jak wam wspominałem. Tutaj widać na jakiejś imprezie moje zdjęcie. Jak patrzę na to zdjęcie, słuchajcie, to widzę agresywnego ego, młodego gościa czy faceta, który jakbyś go zdenerwował, to mógłby komuś przywalić, tak? W skrócie. To widzę na tym zdjęciu. Słuchajcie, jak widzę tego typu zdjęcia, czyli widzę jakąś ego agresję. Natomiast spójrzcie na moje zdjęcia po przebudzeniu, jak kilka lat później robiłem zdjęcia, czy moi przyjaciele robili mi podczas podróży tutaj na Karaibach, czy w różnych miejscach na świecie, tak? Czyli po całej historii można powiedzieć. Tutaj ostatnie zdjęcie z przyjaciółmi. Tutaj z tyłu jest jeden z moich właśnie mistrzów, o którym wspominałem, i inni ludzie.
Tutaj jestem zadowolony. Z tyłu jedna z moich ulubionych plaż, tak? Widać różnicę po prostu w twarzy, rysy twarzy się zmieniają, waga ciała się zmienia, jak osiągasz przebudzenie czy oświecenie. Ciało się zmienia, genetyka się nawet zmienia, twarz się zmienia, tak? Rysy twarzy się zmieniają, oczy się zmieniają, tak? Widać w oczach, w ludziach, których spotykam na ulicy i mają coś w sobie, jestem w stanie od razu zauważyć, czy ćwiczą, czy praktykują, tak? Także jestem 10 kilo również szczuplejszy, tak? Cały czas. Także widać różnice i no nie wspominam już o życiu i zachowaniu, tak? No moje życie dramatycznie się zmieniło, żyję teraz na Karaibach. Zamknąć jakąś wielką satysfakcję czy wielkie szczęście, jak dyktuje na mnie przykładowo tylko micha i seks, tak? Posiłek i seks przykładowo, czy coś innego, czy przetrwanie, tak? No to jest wiek, słuchajcie, XIX, wiek XV w Polsce, tak? Teraz jesteśmy w wieku XXI. Będę mówił również o potrzebach bezpieczeństwa, przynależności, uznania i tak dalej, i tak dalej. I dopiero tutaj pojawiają się potrzeby sam rozwój myślowy, rozwój w różnym zakresie i o tym właśnie jest to szkolenie, tak? Także kreator, czy jakaś energia, czy materia, słuchajcie, każdy z nas ma jakiegoś ducha, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, jakąś materię wewnętrzną, tak? Staram się za bardzo nie wchodzić tutaj w techniczne aspekty na dzisiaj, żeby nie rozdrapywać tematu, którego nie będę mógł skończyć w kilku zdaniach, tak? Chciałem, tak? Także to jest, słuchajcie, tutaj mamy przykład góry lodowej, która symbolizuje świadomość, tak? Czyli to, czego jesteśmy świadomi, co mówimy. Tak. Każdy mówi i w Polsce, i tutaj każdy chce być bogaty, tak? Każdy chce mieć sukces, każdy chce być zdrowy. A podświadomie, jeżeli od swoich rodziców, czy w telewizji, czy gdziekolwiek, nauczyłeś się, jak wygląda niezdrowie, jak wygląda bieda, jak wygląda, nie wiem, żałość w jakimkolwiek wydaniu, czy brak, to podświadomość zakodowana tutaj, która stanowi 80 czy 90% tak naprawdę całego procesu, emanuje tym i często nawet sabotażuje twoje świadome życie. Tu jest twoje świadome życie, w tym boksie, tak? To, co widzisz na co dzień i to, co mówisz, jest świadome. Proces podświadomy, o tym pisał, nie wiem, Carl Jung, tak? O tym pisał Joseph Murphy, o tym piszą różni ludzie. Także C buduje fale radiowe, elektromagnetyczne, dużo, dużo silniejsze, słuchajcie. Czyli nie tylko umysł, ale również serce. I to jest dyskusja, która będzie toczyła się dalej na szkoleniu, jak zarządzać myślą, jak łączyć to z emocją, czym jest tak zwany sekret, w jaki sposób człowiek buduje tym elektromagnetyzmem swoją aurę, jak łączy się to z kreatorem, jak łączy się to, słuchajcie, z uniwersum i w jaki sposób to wraca do nas, czy w jaki sposób zarządzane jest na co dzień. Wraca, idzie i wraca, to jest taka przenośnia. Wszystko tak jakby dzieje się w nas. Wszechświat jest bardziej holograficzny. To znaczy, wiecie, że atom wygląda tak samo, struktura atomu w środku wygląda jak nasze galaktyki. I jednocześnie nasz umysł, jak widzicie, jest w ogóle we wszechświecie. To są wszystko, słuchajcie, te kropki to są galaktyki dalej, tak? I to najbliższe, które znamy, tak? Galaktyki, które tworzą jakieś sieci olbrzymie neuronowe, ta sieć wygląda zupełnie jak połączenia w umyśle, tak? Także dlatego dodałem tutaj jeden z wielu filmików motywacyjnych czy wyjaśniających pewne kwestie, tak? Auryczne i w jaki sposób działają czakramy, jak myśl produkuje. Myśl w umyśle, w mózgu produkowana myśl w umyśle łączy się z sercem, serce łączy się z myślą i produkuje efekt tego pola aurycznego, czyli to jest technologia, słuchajcie. Będę wam tłumaczył, w jaki sposób technologicznie człowiek jest skonstruowany, że jest to wysoce bioenergetyczna, bardzo skomplikowana i zarazem prosta maszyna, prosta w obsłudze, jeżeli wiesz, jak ją obsługiwać, tak, żeby materializować sukces i wyższy rozwój duchowy, jednocześnie szczęście. Co to znaczy rozwój duchowy, słuchajcie? To jest synonim szczęścia. Ktoś rozwinięty duchowo jest naturalnie bardziej szczęśliwy. To jest po prostu bardzo proste, bardzo naturalne. To są zdjęcia kirlianowskie, czyli te same zdjęcia aury, ale przedmiotów. Zdjęcia kirlianowskie, notabene, to nie jest jakiś wymysł mój, czy nasz, czy na potrzeby, słuchajcie, szkolenia. To jest coś, co w 1930 roku rozwinęło małżeństwo bodajże, pracujące nad tym, tak? I zdjęcia kirlianowskie od tamtego momentu są bardzo znane, tak? Fotografia kirlianowska. Jest to technika robienia zdjęć po prostu. Normalnie spotkania finansowe prowadzę, kosztują na żywo kilkanaście tysięcy złotych, bądź też kurs rozwoju osobistego 2000 złotych ponad, tak?
Natomiast spotkanie, kontynuacja dzisiejszego spotkania, przysyłam Wam za chwilę link do informacji z tym szkoleniem. To jest rozwój technologiczno-duchowy. Spotkanie jest wycenione zaledwie na 700 zł, żeby każdy mógł do niego dołączyć, wykupić je. Dodatkowo dodaję bonus w postaci szkolenia, które wcześniej się odbyło, z rozwoju osobistego i sukcesu też na Forex, gdzie odnotowuję pewne kwestie do zarabiania pieniędzy, emocjonalnego sukcesu na Forex, co jest też dużym problemem, emocje, psychologia, tak? Szkolenie, pakiet szkoleniowy, to szkolenie bonusowe same jest o wartości 700 zł, tak? Szkolenie, które wcześniej się odbywało. Także pakiet szkoleniowy można wykupić do niedzieli godziny 22. W międzyczasie będę Wam oprócz tego linka przekazywał jakieś ciekawe informacje. Także wkleiłem teraz link z ofertą tego szkolenia, kontynuacji tego, co będzie się dalej działo, tak? Ja również dziękuję, Piotrek. Adam, ile jest miejsc? Ja myślę, że będzie to nieduża grupa, myślę około 20 miejsc, tak? Zrobimy na tą grupę szkoleniową, żebyście mogli dyskutować, zadawać pytania, tak jak tutaj. Dzisiaj było 100 osób, czy ponad 100 na spotkaniu, także wszystkich pytań niestety ciężej czasami jest na otwartym spotkaniu odpowiedzieć na wszystkie pytania, czy nawet je przewertować, tak? Także, natomiast tego typu kursy, ja sam przeszedłem tego typu kurs w Szczecinie, mówię o tym, o różnych spotkaniach tutaj, chociażby w zaproszeniu na to spotkanie. Mówię o tym, że przeszedłem różne spotkanie z różnymi ciekawymi mistrzami i posunęło mnie to lata do przodu, zmieniło to moje życie całkowicie. Także tego typu kwestie będziemy dalej studiowali, także będziemy uczyli się tego, co się dzieje, tak? Natomiast Mariusz, pieniądz rządzi, natomiast pieniądz rządzi w tym wymiarze, tak? Także za coś trzeba żyć, czy jak poświęcam swój czas, czy ktoś poświęca swój czas, to może oczekiwać naturalnie wynagrodzenia. Są również osoby, które tego czasu nie mają, bądź też nie dzielą się niczym, tak? Natomiast jakby ktoś miał czas, czy ochotę przyjechać do Meksyku, nie miałem czasu pokazać Wam mojego nauczyciela rozwojowego, jednego z szefów, który jest tutaj gdzieś na zdjęciu, także za chwilę do tego przyjdziemy, stwierdziliśmy z nim, że będziemy robili z ludźmi jeden na jeden. Jeżeli ktoś ma czas i pieniądze, przyjechać do Meksyku, kształcić się bezpłatnie, widzieć jak my żyjemy, jak wstajemy o świcie i medytujemy, jak kończymy dzień z medytacją o zachodzie słońca, tutaj w Poktapok, gdzie Wam pokazałem, jak najbardziej zachęcam do przyjazdu i oglądania nas w praktyce, wtedy to nic nie kosztuje, tak? To znaczy po prostu podążacie za naszym życiem, moim albo Bobiego, tak? Po prostu podążacie za jakimś wyznaczonym już torem, wtedy nic nas to nie kosztuje energii, po prostu rozmawiamy z Wami, tak? Czy takie przebudzenie i szkolenie potrafi wyleczyć depresję? Well, Robert, świetne pytanie. Ja może nie byłem nigdy w depresji, ale też nigdy nie byłem zadowolony z życia. Teraz możecie usłyszeć i zobaczyć na moich zdjęciach, czy jestem zadowolony albo czy jestem bardziej zadowolony, tak? Poziom zadowolenia ciężko zmierzyć też czasami, tak? Ale na pewno poziom mojego życia niesamowicie wzrósł, tak? Nie tylko finansowo, ale przede wszystkim w przyjaźni, w miłości, także ja bym śmiało odpowiedział, że tak. To nie znaczy, że obiecywałbym Robertowi, czy komukolwiek, czy gdzieś tam Krystynie, gdziekolwiek w Polsce, czy Rosji, komukolwiek, tak, że można wyleczyć cokolwiek, tak? Jasne, jeżeli masz intencję wyleczenia, to jest prawdopodobnie najlepsze miejsce, tak? Porozmawiać z kimś, kto wszystko to przerobił w praktyce, tak? Bo ja też swoją przygodę rozpocząłem tak naprawdę od uzdrowienia siebie, fizycznego i mentalnego, tak? A tutaj mój koleżka, w Gwatemali spotkałem gościa, super sympatyczny, miłosny facet, ex-military, czyli były wojskowy, snajper notabene, także domyślacie się, jak był wysłany gdzieś do Nikaragui czy gdzieś indziej, to czym się tam zajmował, tak? Natomiast facet nie skrzywdziłby muchy w życiu, bo przebywam z nim czasami na jakichś wycieczkach, 2-3 dni krótko, ale widzimy się w różnych krajach. Tutaj jak wracałem z Gwatemali, z tyłu świetny koleś też z Indonezji, czyli gdzieś z Bali albo z innych rejonów, słuchajcie, taka dobra energia dawała od tego gościa, że stwierdziłem wtedy, jadąc na pacy tego auta, stwierdziłem, kurczę, jak spotkam taką dziewczynę z taką energią, to prawdopodobnie z taką dziewczyną się ożenię, tak? Po prostu, no, żadnego problemu. W jego aurze, w jego strukturze nie było żadnych jakichś kłótliwości czy jakichś problemów. Na pewno gość ma tam jakieś swoje, wiecie, problemy życiowe, tak jak każdy, tak jak ja, jakieś nieduże kwestie, ale po prostu
Niesamowite, niesamowite rzeczy niektórych ludzi, których spotykam. Próbuję się zaczepić tutaj jakąś historię. Tutaj w Niemczech z innym przyjacielem, którego poznałem w Meksyku. Także różni ludzie, słuchajcie, różne potrzeby. Zapraszam was na szkolenie. Tutaj pustynia, jakie tematy przerabialiśmy z szamanem na pustyni. Pustynia piękna, energia piękna na pustyni, chociaż ja pustyni nie lubię, tak? Ale energia była niesamowita, także będę o tym opowiadał dużo. Czego się nauczyłem z szamanami, z ludźmi tak rozwiniętymi, którzy cały rok żyją na pustyni praktycznie samotnie, tylko czasami warsztaty robią, redagują, tak? Zapraszają jakichś ludzi na warsztaty, no z czegoś muszą żyć, czy utrzymać swoje dziecko przykładowe. Ten szaman miał jednego syna, tak? Także, co jeszcze? Michał ma dużo znajomych. Słuchajcie, znajomych na Facebooku przestałem dodawać kiedyś ludzi, których nie znam i tak dalej, bo się okazało, że z tysiąca ludzi gdzieś tam na Facebook nie jestem w stanie swoich znajomych odnaleźć, tych ludzi, których tu moja mama i babcia na Skype'ie, jak rozmawiamy. Czy toksycznych ludzi też można oświecić? Można, ale bez intencji takiej osoby nic nie zrobisz. Także słuchajcie, szkolenie będzie polegało na tym, będę wam pokazywał, jak oświecić siebie, przebudzić siebie, dojść do takiego poziomu bezpieczeństwa, że będziesz w stanie być oparciem dla tych ludzi, ale to nie znaczy, że będziesz chciał przebywać z tymi ludźmi, bo niektórzy mogą nie mieć tej intencji zmiany, czy wyjścia z depresji, czy przebudzenia. Tutaj mój tato, jak odwiedził mnie 1,5 roku temu na Karaibach, że jakiś czas spędziłem 2 tygodnie z tatą, natomiast w tym roku mój tato musiał jechać gdzieś do pracy i nie mógł przyjechać przykładowo. Także wiele, wiele, słuchajcie, zdjęć wielu przebudzonych ludzi na piramidach w Gwatemali, na pustyniach, czy w dżunglach, czy w innych miejscach, już takich znajomych. Ale jestem w stanie zawsze porozmawiać czy odpowiedzieć na pytania. Również na stronie The Switch Movement, jest to amerykański czy angielski projekt, theswitchmovement.com. Tego wam dzisiaj nie pokazywałem, nie było czasu w ogóle, tak? Jest to strona mojego autorstwa, wywiady z ludźmi, z gwiazdami, z moimi przyjaciółmi, ze Stingiem o ayahuasce, o ceremoniach, o rozwoju, z moimi przyjaciółmi, ze mną. Filmy, instruktaże, różne ciekawe rzeczy, jeżeli ktoś po angielsku lubi sobie posłuchać. Także dzięki Wam serdecznie. Do usłyszenia. Słyszymy się, czy widzimy na takich czy innych zajęciach gdzieś tam w przyszłości, na pewno. Także dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wiśniewski Michał.